Cześć. Chciałbym się dzisiaj z Tobą podzielić mega case'em z kampanii, którą zrealizowaliśmy dla jednego z naszych klientów. Jest to sklep internetowy, który w zasadzie w ostatnim roku współpracując z nami zwiększył swoją sprzedaż drastycznie, ponieważ kiedy rok temu przyszedł szczyt sezonu, to ten sklep internetowy wygenerował około 400 tysięcy złotych sprzedaży, natomiast kiedy dołączyliśmy z naszymi działaniami marketingowymi, okazało się, że w tym roku ten sklep wygenerował ponad 1 209 tysięcy złotych sprzedaży, więc no, kwota, że tak powiem, robi wrażenie, natomiast no, niestety będę operował samymi kwotami bez podawania szczegółów dotyczących właściciela sklepu, ani też branży, w której działa, ponieważ no, niestety, ale takie warunki klient sobie zastrzegł w umowie. Z drugiej strony jest to jak najbardziej zrozumiałe, bo jeżeli akurat byłby się jego bezpośrednim konkurentem, to w zasadzie w tym bezpłatnym materiale wideo dostałbyś konkretną strategię, jak to wdrożyć u siebie, a przecież to też nie o to chodzi, żebyśmy taką wiedzę konkurencji naszego klienta bezpłatnie oddawali. Zamykamy wątek umowy, przejdźmy do konkretów, bo pewnie to najbardziej Cię interesuje. No, 1 200 000 złotych przekroczone sprzedaży. No to jest naprawdę fenomenalny wynik. Jest to zdecydowanie najlepsza kampania, jaką kiedykolwiek poprowadziliśmy. I myślę, że w zasadzie duplikując ten model działań na inne branże, jesteśmy w stanie naprawdę fajne wyniki wygenerować u innych naszych klientów. Spójrzmy teraz na to, jak to wygląda w Google Analytics. Kiedy weźmiemy przedział czasowy całej kampanii, jaką prowadziliśmy, to jest to ponad 1 800 000 złotych sprzedaży. 1 800 000 złotych w trakcie niespełna 10-miesięcznej na razie współpracy z tym klientem. Natomiast to, na co należy zwrócić uwagę, to to, że szczyt sezonu przyszedł we wrześniu. I we wrześniu właśnie zrobiliśmy ten kosmiczny wynik ponad 1 200 000 złotych, w zasadzie bazując tylko na kilku źródłach ruchu. Paradoksalnie głównym źródłem ruchu nie był Facebook. Dużo się mówi o tym, że na Facebooku można dużo sprzedaży wygenerować, natomiast w tej konkretnej kampanii Facebook posłużył nam głównie jako remarketing dynamiczny, który wygenerował sporą sprzedaż, bo jeśli dobrze pamiętam, to było coś ponad 100 tysięcy złotych sprzedaży. Pewnie w tym momencie, kiedy oglądasz ten materiał, już screen się pojawia, który pokazuje, jaka była faktyczna wartość sprzedaży z Facebooka. Natomiast główna sprzedaż była zrealizowana tutaj w zasadzie za pośrednictwem dwóch mediów. Pierwsze medium to to, którego większość sprzedawców nie lubi, czyli w zasadzie nie pierwsze, bo pierwsze najskuteczniejsze to było inne, natomiast jednym z mediów było Ceneo. Ceneo, więc rywalizacja cenowa, kto najniższą cenę jest wyżej w wyszukiwarce na tym portalu, więc tam sprzedaż idzie dość łatwo, także tutaj niespecjalnie jest się czym chwalić, jeśli chodzi o wyniki. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na to, że no faktycznie ta sprzedaż z Ceneo była dość dużym udziałem. To, na co należy zwrócić uwagę, co generowało no, najlepsze rezultaty pod kątem zarówno ilości transakcji, jak i wartości transakcji, to sprzedaż przez wyszukiwarkę Google. Mówię tutaj o połączeniu kampanii w sieci reklamowej Google, jak i pozycjonowanie. Pozycjonowanie było realizowane już przez jakiś czas wcześniej, zanim dołączyliśmy do tej kampanii, natomiast akurat w tych działaniach u tego konkretnego klienta pozycjonowanie zarobiło mniej niż 100 tysięcy złotych. Z jednej strony 100 tysięcy złotych to jest kupa pieniędzy, więc no, powinniśmy się cieszyć takim wynikiem. Natomiast biorąc pod uwagę cały kontekst, czyli ponad 1 200 000 sprzedaży, no to jest niespełna 10% przychodu. Głównym źródłem, tak jak widzisz na ekranie, była wyszukiwarka Google, ale reklama w sieci Google Ads. To było ponad 520 tysięcy złotych, czyli grubo ponad 500 000 złotych pochodziło tylko i wyłącznie z reklam, które większość ludzi mówi, że nie klika. I to jest fenomenalne.
ponieważ większość ludzi twierdzi, że nie klika w reklamy w Google AdWords, natomiast statystyka pokazuje, że sprzedaż tutaj mieliśmy z tego medium największą. Gdybyśmy podzielili to teraz na konkretne obszary, co zadziałało najlepiej, no to absolutnie bezkonkurencyjny był tutaj shopping, czyli kampanie produktowe, które wyświetlane są w formie zdjęć produktu, które występują w wyszukiwarce, oraz podana jest nazwa produktu i jego cena. Owszem, jest to też trochę działanie trochę jak w porównywarce cenowej, więc tutaj troszeczkę możemy powiedzieć, że podobny klient przyszedł w porównaniu do tego, który szuka przez Ceneo. Nawet przez jakiś czas zastanawialiśmy się, czy kampania właśnie w sieci reklamowej Google nie kanibalizuje nam wyników z Ceneo, natomiast testowe wyłączenie kampanii na 2 dni spowodowało, że sprzedaż drastycznie zaczęła spadać, w Ceneo wcale nie rosła, więc jeżeli urosła w Ceneo, to jakiś tam marginalny procent, więc wcale tutaj większej różnicy nie było. Było to po prostu dodatkowe medium, z którego ludzie kupowali. Jak to wygląda pod kątem konkretnych liczb z kampanii sieci reklamowej Google? No to widzisz tutaj już na swoim ekranie 511 tysięcy złotych, prawie 512 tysięcy złotych to tylko i wyłącznie sprzedaż z listy produktowej, więc wspomnianego shoppingu. Natomiast dość duże znaczenie miały też takie frazy ogólne, ponieważ sprzedaż tam nas wygenerowano na poziomie 11 tysięcy złotych. No, perspektywa też jest oczywiście diametralnie różna. Natomiast trzeba zwrócić też uwagę na coś takiego jak ilość ruchu i współczynniki odrzuceń. Zwróć uwagę, że kampanię produktową wyświetliło 101 tysięcy osób. 101 tysięcy kliknięć mieliśmy, 63 tysiące osób to wyświetliło, więc no, kosmiczna przepaść pomiędzy pozostałymi ilościami ruchu, jakie w tym momencie były na stronie generowane. Niestety kampania miała duży współczynnik odrzuceń, bo to było 71%, więc można powiedzieć, że znacznie ten współczynnik jest za duży. Natomiast tutaj też decyduje cena. To nie była najtańsza oferta na rynku, a mimo wszystko klienci i tak chętnie kupowali. Zwróć uwagę też na koszt tej kampanii, bo to jest nie bez znaczenia. 47 tysięcy złotych wydane na shopping, a to daje 511 tysięcy złotych przychodu. Zobacz, jak niewielki jest to procent. Gdybyśmy mieli to policzyć, to mamy 47 tysięcy złotych w zaokrągleniu przez 511 w zasadzie 512 tysięcy złotych sprzedaży, koszt sprzedaży na poziomie lekko przekraczającym 9%. Biorąc pod uwagę marżowość produktu, to wynik był bardzo dobry i jakby to powiedzieć kolokwialnie, biznes naprawdę dobrze się tutaj spiął. Polecam Ci realizowanie właśnie kampanii przez Google Shopping pod warunkiem, że Twoja oferta jest tą ofertą atrakcyjną cenowo na rynku. Bo jeżeli sprzedajesz produkty klasy premium, to z pewnością shopping będzie generował Ci tylko i wyłącznie niepotrzebne koszty, a sprzedaż raczej będzie tutaj znikoma. Natomiast jeżeli Twoja strategia opiera się na tym, żeby ceny były dość niskie, to shopping na pewno tutaj pomoże. No i to, na co należy zwrócić uwagę, to że pozycjonowanie również jest bardzo ważne. W kontekście pozycjonowania będzie jeszcze jedno wideo z innego sklepu internetowego, przy którym pracujemy. Tam będziesz mógł zobaczyć konkretne efekty dłuższej kampanii, gdzie tam znowu większość wyniku została zrobiona z pozycjonowania. Dlaczego tak się stało, to szczegóły w tym innym wideo. Natomiast no, tak jak widzisz, no, kampania z niesamowitym wynikiem. Wbrew jakimkolwiek opiniom, które bazują na rynku, tutaj można było sprzedawać na totalnie zimnym ruchu, na
bardzo dużą skalę i myślę, że w wielu branżach można to z łatwością zduplikować. Mam nadzieję, że ten materiał jest dla Ciebie w jakiś sposób pomocny i będziesz mógł wdrożyć tego typu działania u siebie w firmie. Dzięki za dzisiaj. Zapraszam tradycyjnie do lajkowania, komentowania, udostępniania materiałów. Jeśli masz jakieś swoje doświadczenia związane z kampaniami sprzedażowymi, z tym typowym e-commerce'em, chcesz się podzielić swoimi doświadczeniami, to zapraszam. Każda wiedza, którą podzielisz się w komentarzu, jest istotna. To, co ważne, dyskutujmy merytorycznie. Wniesie to naprawdę fajną wartość dla innych osób, które będą oglądały ten materiał wideo i zobaczą na przykład Twój komentarz. Dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym materiale.